ptu. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że role się odwróciły. I teraz protestują rolnicy ukraińscy przeciwko polskim. Nie obyło się od wyzwisk od ruskich troli, także dzieje się. Jeśli możesz, zostaw subskrypcję albo zaobserwuj, także no, będzie mi po prostu bardzo miło. A teraz zaczynamy. Jak wiadomo, polscy rolnicy strajkują też dla nas, Polaków. I ja się im nie dziwię, oczywiście nie każdy musi się ze mną zgadzać. Mogą się znaleźć osoby, które twierdzą, że ten protest jest niepotrzebny, a żarcie jak żarcie i tak żyjemy po to, żeby na końcu umrzeć. I takie zdania w Polsce też można usłyszeć. Może nie dosłownie, ale jednak w tym klimacie. Polscy rolnicy strajkują i nagle ukraińscy rolnicy się obudzili i mówią: o nie, 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 tak nie będzie. Koledzy i koleżanki. My tutaj mamy konflikt na plecach, więc też postoimy pod granicą. Bo wy to jesteście zwyczajnie wredni, jesteście ruskimi trollami, bo nie pozwalacie nam wjechać z naszym zbożem tak zdrowym, że prądu w Europie nie będzie potrzeba, bo będziemy świecić jak żarówki. Może to taki nowy rodzaj europejskiej ekologii czy coś. No wiecie, jeśli rolnicy mieliby pewność, że to zboże pojedzie tam, gdzie powinno pojechać, to podejrzewam, że jeszcze luz. I czy to jest jakaś wściekłość w stronę Ukraińców? Jeśli tak, to nie jest to wina ludzi, a właśnie naszych rządzących. Swoją drogą, ale ich podzieliłam, nie? Na ludzi i na rządzących. Jednak nie powinno być to brane za coś ksenofobicznego, bo nie jest istotne to, jaki to naród uprzykrza życie polskim rolnikom. Reakcja z każdej strony byłaby taka sama, jeśli to byliby Czesi, jeśli to byliby Węgrzy, jeśli to byliby Niemcy. I ja się tutaj dziwię, że nikt tutaj polskiego rolnika na jego własnej ziemi nie szanuje. No powiem wam, że się nóż w kieszeni otwiera. Ostatnio czytałam badanie, o którym wam powiem oczywiście w osobnym odcinku, ale było tam napisane, że zmniejsza się tolerancja Polaków na pomoc Ukraińcom. A główny powód to roszczeniowość. I to też jest wina naszego rządu. Bo nieważne jaki naród dostałby tyle pomocy, reakcja ludzi nadal byłaby taka sama. Czy to byliby właśnie Niemcy, czy Czesi, czy ci Węgrzy. I nie ma co tutaj zwalać winę na to, że Polacy są przeciwko Ukraińcom. Są przeciwko rozdawnictwu. Są zmęczeni i przepracowani, jak Niemcy, bo tam też dadzą im 750 uchodźców, imigrantów z Syrii, do jednego miasteczka takiego małego. O tym oczywiście też będzie osobny odcinek, także kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić. Wracając do rolników, może najpierw zapoznajmy się z tym, co napisało Many.pl. Około 450 ciężarówek z Polski czeka w sobotę przed przejściem z Ukrainą w Dorochusku. Chyba tak się toczy. Gdzie trwa protest rolników blokujących drogę prowadzącą do granicy. W drugą stronę kolejka jest jeszcze dłuższa. Na wjazd z Ukrainy oczekuje niemal 10-krotnie więcej pojazdów niż u nas. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Michał Deruś, poinformował, że w sobotę na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście w Dorochusku oczekuje około 450 pojazdów ciężarowych, a szacunkowy czas oczekiwania to 20 godzin. Według danych strony ukraińskiej w elektronicznej kolejce oczekującej na wjazd do Polski zarejestrowanych jest 3800 tirów. Podczas nocnej zmiany w obie strony odprawiono w Dorochusku 83 pojazdy ciężarowe i 58 autokarów. Od piątku na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Okopy trwa protest rolników blokujących ruch ciężarówek w kierunku przejścia z Ukrainą w Dorochusku. W ciągu godziny przepuszczane są 2 tiry. Jak podają organizatorzy w mediach społecznościowych, ich protest związany jest m.in. z napływem ukraińskiego zboża. Miejsce zgromadzenia zabezpiecza policja. W sobotę rano kolejka tirów liczy 13 km. Powiedziała starsza sierżant Angelika Głąb-Kunysz z KMP w Chełmie. W nocy z piątku na sobotę minister rolnictwa Robert Telus spotkał się w Dorochusku z przedstawicielami protestujących. Jak mówił, prawie wszystkie postulaty, które zgłosili rolnicy, są już realizowane przez rząd, na przykład poprzez dopłaty 3000 zł do hektara pszenicy. Przedstawił również protestującym kolejne formy wsparcia, które przygotował rząd. I kolejne tarcze, i kolejne formy wsparcia, a wystarczyłoby nie brać tamtego zboża i pozwolić polskiemu rolnikowi mieć pierwszeństwo we własnym kraju. Dalej. W negocjacjach obiecałem, że zrobimy wszystko, żeby jeszcze w czerwcu pierwsze środki poszły do rolników, powiedział szef resortu rolnictwa. Obiecałem, że od przyszłego tygodnia będą wnioski przyjmowane na nawozy i zboże sprzedane po 15 maja. To też jest ważna deklaracja, którą złożyłem rolnikom, dodał Telus. Negocjacje? No, chyba tutaj kogoś poniosło. Żadnych negocjacji. Niech mają ukraińscy rolnicy takie same obostrzenia jak polski rolnik. To możemy pogadać. Ale co my mamy z naszym zbożem zrobić? W imię pomocy polski rolnik ma głodować? Bo co? Bo tak wypada? Bo inaczej współpracuje z Putinem? Bo i takie chodzą słuchy? W mediach można znaleźć sobie informacje i artykuły. Ja wiecie, że kibicuję polskim rolnikom. Od razu zaznaczam, że nie partii politycznej, a rolnikom. Zwykłym, zapracowanym ludziom. Bo tak, ci ludzie bardzo ciężko pracują, żebyśmy my mieli co jeść. Ciężko pracują, żeby spełniać warunki Unii Europejskiej. Za chwilę trzeba będzie zebrać rzepak i gdzie go damy. Rozumiem problem Ukraińców, jasne. Są w trudnej sytuacji, ale nasz rolnik też. Nie można pomaganiem zniszczyć polskiego rolnictwa. Pomagać można w miarę możliwości, a nie pomimo braku możliwości. To chyba logiczne, no nie? Czy nie? Czy ciul? Bierzcie wszystko, co mamy, a polski rolnik niech się cieszy z urlopu i niech zacznie sobie, nie wiem, sadzić słoneczniki, żeby z nudów na tym urlopie sobie móc chociaż podziubać. Urlop jak urlop, z powodu braku pracy. Mogą sobie siedzieć i dziubać ten słonecznik, który sobie zasadzą na tym swoim polu. Ale mi się, żeby nie było, że ktoś w ogóle stoi za polskimi rolnikami, no prócz Brauna, chyba. Bo możemy zobaczyć na Twitterku taki post. To jeszcze Unia Europejska chce im dowalić, bo przecież we własnym kraju nie mogą żyć jako wolni obywatele. Przyjdzie jakaś Urszulka i będzie im mówiła, co oni mają robić. A won do siebie rządzić. Nie ma tutaj miejsca na ustępstwa. Niestety. Ale posłuchajcie, jak podaje RMF FM. Pod znakiem zapytania staje jutrzejsza decyzja Unii Europejskiej w sprawie przyznania 40 milionów euro polskim rolnikom. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie jest pewne, czy kraje Unii Europejskiej będą głosować nad podziałem 100 milionów euro między 5 krajów sąsiadujących z Ukrainą dla Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Słowacji. Przypomnijmy, chodzi o rekompensatę w związku z nadmiernym importem z Ukrainy. Decyzja miała zapaść w ten poniedziałek, bo komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zdołał wstępnie przekonać 13 krajów, które zgłaszały zastrzeżenia do pomysłu unijnej pomocy wyłącznie dla 5 krajów sąsiadujących z Ukrainą, oferując im do podziału 330 milionów euro, między innymi w związku z suszą. Ja tam wolę, żeby te pieniądze dali Ukraińcom za to zboże, a ja będę jadła polskie zboże. Jednak według nieoficjalnych ustaleń korespondentki RMF FM po raz kolejny kwestia ta jest odkładana. Tym razem sprawę ma blokować szefowa Komisji Europejskiej pani Urszulka, która uważa, że Polska utrudnia tranzyt ukraińskich towarów rolnych. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, na szefową Komisji Europejskiej naciska Kijów, który twierdzi, że Polska blokuje granice. Są telefony z Kijowa na najwyższym szczeblu i narzekania na utrudnienia w tranzycie ze strony Polski, powiedział dziennikarce RMF FM rozmówca w Komisji Europejskiej. Bruksela zgodziła się 5 czerwca na przedłużenie zakazu importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika do połowy września. Tranzyt miał być jednak dozwolony. Podejmując decyzję Komisji Europejskiej, Komisja Europejska ostrzegała, że jeżeli kraje sąsiadujące z Ukrainą będą utrudniać tranzyt, to może cofnąć swoją zgodę. Informacje o utrudnieniach w tranzycie docierają do Brukseli od kilku tygodni. W dodatku nie jest jasne, czy Węgry wycofują się ze swoich jednostronnych ograniczeń. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski interweniuje w tej sprawie. Możliwe, że doszłoby do głosowania w środę z równoczesną prezentacją podziału 330 milionów euro dla pozostałych krajów, co mogłoby je zachęcić do pozytywnego głosowania w sprawie podziału 100 milionów dla 5 państw. Kijów naciska już na wszystkich i nie za bardzo mi się to podoba. Nie podoba mi się to, że nie pokazują nawet, że zależy im na jakichś dobrych stosunkach. Zeleński przyjdzie, Dudę przytuli, a ten zachwycony. I głupa udaje, że wszystko jest okej. W imię przyjaźni oczywiście. Nie wiem, kiedyś się mówiło, że za darmo to można po mordzie dostać. A teraz za przytulaska można dostać wszystko. A i jeszcze jedno. Pytacie mnie często na ulicy, jak się gdzieś tam spotykamy, kto mi pisze te scenariusze i wymyśla teksty. Moi drodzy, to od razu wszystkim tłumaczę. Życie. Życie pisze mi scenariusze. I te teksty. No także kochani, dajcie znać, co myślicie o tej całej sytuacji w komentarzach. Co zrobić z tym protestem, strajkiem? Czy iść na ugodę, czy powiedzieć won? z tym zbożem. Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle buziam.